W ten rejs wyruszył śmiertelnie chory. Nie miał nawet radia, więc w razie czego nie mógł nawet wezwać pomocy. Walczył z połamanym masztem, zepsutym silnikiem, sztormem, flautą, huraganem. Dwa lata i trzynaście dni. Sam. Dookoła świata. Zastanawiam się, ile razy musiał wtedy pomyśleć, to koniec, nie dam rady, poddaję się. A jednak płynął dalej. Leonid Teliga. Polak wszechczasów.